projekt rozbudowy budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Rejonowym imienia doktora Józefa Rostka w Raciborzu będzie możliwy dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia dofinansowało projekt w obszarze rozbudowy oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu, który pozyskał ponad 3 miliony złotych. Kwota ta umożliwi m.in. zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wykonanie szeregu niezbędnych prac budowlanych związanych z rozbudową oddziału. Cieszymy się z tego, że te środki zostały przyznane. Pod koniec roku ukazały się możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na rozbudowę oddziałów zakaźnych. Są to projekty unijne, w związku z tym przygotowaliśmy się do tej aplikacji. Wykonaliśmy projekt techniczny tych izolatek, dlatego że te izolatki pojawiają się wielokrotnie, dlatego że to jest też wymóg programu dostosowawczego. W związku z tym ten temat wracał, natomiast brakowało nam środków po to, żeby tą inwestycję przeprowadzić. No ale jak pojawiła się możliwość aplikacji o środki zewnętrzne, to przygotowaliśmy się do tego projektu. Zawieszony dotąd oddział wewnętrzny drugi może zostać wykreślony ze struktury lecznicy. Natomiast oddziału neurologicznego nie udało się odbudować kadrowo po epidemii. Jeśli sytuacja ta się zmieni, oddział neurologii ponownie będzie przywrócony do funkcjonowania. Jeszcze przed pandemią podjęliśmy decyzję, że połączymy te dwa oddziały, czyli świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych będziemy wykonywać na jednym oddziale. Natomiast w okresie pandemii nie wykreślaliśmy tego oddziału z rejestru, dlatego że wykorzystywaliśmy go dla pacjentów covidowych i tam była utworzona stacja dializ pobytowa dla pacjentów dializowanych. Także to jest tylko, jeżeli chodzi o oddział wewnętrzny drugi, to jest kwestia porządkowa. Dzięki unijnemu dofinansowaniu zwiększy się dostęp pacjentów do specjalistycznej diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych. Skróci się również czas pobytu pacjenta na oddziale zakaźnym.